Dobra, pokażę Wam, jak zrobić oto taki napis 1800 oświecenie. Tu nam będzie potrzebny na początek jakiś program do modelowania. Ja polecam Fusion 360, możemy go pobrać ze strony Autodesk. Wersja testowa. Tworzymy darmowe konto i możemy to normalnie pobrać. Już mam pobrane, więc nie będę tego robił. Dalej potrzebujemy po prostu obrazka z logotypem 1800 oświecenie. Możemy go wziąć bezpośrednio ze strony Taco. Bierzemy, otwieramy w nowej karcie. Zapisujemy sobie. Mamy logo. Następnie to logo z formy bitmapy musimy przerobić na wektor. Do tego możemy użyć sobie konwertera online. Ja polecam ten z Adobe. Wchodzimy tutaj. Też tworzymy sobie bezpłatne konto, na przykład z konta Google. Dodajemy to zdjęcie. I co? No i pobieramy. Mamy gotowy plik SVG, czyli plik wektorowy. Następnie wchodzimy do Fusiona. Ja już sobie dodałem ten plik tutaj. Tworzymy jakiś pusty projekt. No i w tym pustym projekcie wstawiamy sobie plik SVG, na którą płaszczyznę chcemy go rzutować. Wpuszczamy go sobie tam w centrum, jak tam chcecie. No i dobra, jak już go mamy w ten sposób umieszczonego, teraz taki szybki poradnik z Fusiona, co dalej możemy zrobić. Możemy przede wszystkim tutaj cofnąć unieruchomienie, czyli te wszystkie fix jointy. No i na przykład jak chcemy umieścić sobie neon w takim napisie, to bierzemy tutaj, robimy taki offset. Chyba nie chce się zaznaczyć. Zaznaczamy na całej literze. Dajemy sobie, że ścianka ma mieć 2 mm grubości. Może 1 będzie lepiej. Środkowa ścianka. I będzie mieć minus 1. Ok. Dobra, mamy szkic. Ze szkicu możemy teraz wyciągnąć figurę. Robimy to przez zakończ szkic. Wyciągnięcie proste. No i cyk. Wyciągamy sobie pierwszą powierzchnię. 2 mm. I z powrotem musimy sobie zaznaczyć szkic, żeby nam nie zginął. I teraz wyciągamy sobie ścianki. Na przykład 6 mm. Cyk. Mamy już jedną literę, do której do środka możemy wstawić sobie LEDy i to już jest coś, co nam będzie świecił. No i tak samo robimy ze wszystkimi literkami i mamy gotowe. To tyle roboty.